Cześć, tu Nat i wracam po dłuższej przerwie. Od razu w sumie z odgrzewanym kotletem, czyli wracam z tematem fanatyzmu religijnego. Na prośbę jednej osoby w tym odcinku skupię się na tym, jak fanatyzm religijny oddziaływał na moje życie poza kościołem. Więc jeśli nie widziałeś, nie widziałaś mojego pierwszego filmu, to ja go gdzieś podlinkuję w kartach. I zachęcam, żeby zobaczyć, bo tam jest początek historii, jak to się zaczęło i tak dalej. A tu jest jakby część druga. I ja się będę wspomagać moją super ściągą, żeby nic nie zapomnieć. I mam takie jakby cztery kategorie. Więc pierwszą jest wygląd. Ja miałam szereg reguł, które wytyczały to, jak mam wyglądać, jak mam się zachowywać, co mam robić, żeby być dobrą wierzącą i żeby dojść do nieba i takie tam. Więc wśród wyglądu było tak. Zawsze miałam zasłonięte ramiona, kolana, brzuch, dekolt. Nawet jak było 30 stopni, ja musiałam mieć zasłonięte te części ciała, poza jakby długie spodnie albo za kolano jakieś rybaczki, bo inaczej nie wyszłam. Zero makijażu, nawet delikatnego, zero. Zero tatuaży, zero kolczyków poza takimi klasycznymi. Żadnych modyfikacji, nawet farbowanie włosów nie bardzo. A najdziwniejszą regułą to było, że ja nie nosiłam rozpuszczonych włosów, tylko w takim niskim kucyku z tyłu, co wyglądało tak. Bo ja uważałam, że wszystkie te rzeczy są kuszące i w jakiś sposób nieskromne, niegodne. Więc wiecie, to były moje zasady, których ja jak pierwszy raz złamałam tą zasadę z włosami w kościele i na jakiejś imprezie kościelnej rozpuściłam włosy, to naprawdę się tym stresowałam i pytałam dziewczyn 100 razy, czy na pewno to przystoi, czy tak wypada, czy mogę. A to były tylko włosy. Ale z moim wyglądem to była świętość, ja nie mogłam złamać tych zasad, bo ja chciałam być właśnie skromna, być dobra i być według wiary taką uosobieniem świętości. Drugim aspektem to były rytuały, czyli poza tym wszystkim, co działo się w poprzednim filmie, czyli tym chodzeniem do kościoła i tak dalej. Ja jeszcze w domu miałam swoje jakby rytuały religijne i to było tak, codziennie różaniec, codziennie czytanie Biblii, codziennie oczywiście modlitwy, jakieś tam rzeczy i spowiedź co 2 tygodnie. I to były moje takie stałe rytuały i tego nie było opcji, żeby to opuścić. Serio. Po prostu, nie i koniec. Ja tworzyłam sobie cały rytuał, jakby cała moja codzienność polegała na rytuałach. I też ja w ogóle, moją główną ideą było dążenie do ascezy. Więc ja chciałam robić wszystko tak jak ci asceci święci, żeby być taką, wiecie, właśnie chodzącym świętym ideałem. I ja robiłam naprawdę wszystko swoim kosztem, żeby dążyć do tego celu. I teraz wśród rytuałów pojawią się takie, które w większości po dziś dzień sprawiają mi problemy natury psychicznej i z którymi borykam się do dzisiaj, którym zawdzięczam jakieś zaburzenia, bądź to, że wzmocniły jakieś moje zaburzenia. No i to było tak, ja sobie w ogóle budowałam tydzień, także każdego dnia wybierałam sobie jakąś formę kary dla siebie. Czyli coś, co ja robiłam, żeby się tak jakby upodlić, no nie upodlić, no żeby się tak umęczyć, o, żeby być taką męczennicą. Czy na przykład wśród tych rzeczy było wstawanie zawsze o 4 bądź 5 rano. Ale to zawsze, bo ja uważałam, że jak prześpię wschód słońca, to nie jestem wdzięczna Bogu za ten dzień, marnuję swój dzień, więc ja, czy to był piątek, czy poniedziałek, czy co, ja wstawałam 4-5 rano i jeszcze długo po przestaniu chodzenia do kościoła miałam problem z tym, żeby przestać. W sensie ciągle miałam wrażenie, że jak wstanę o 7, to że ja marnuję swój dzień, że jestem bezużyteczna, bo tak. Kolejną z tych rzeczy były zimne prysznice. Ja brałam takie lodowate prysznice i obecnie, dzięki moim terapeutom, wiem, że to była forma tak naprawdę autoagresji i forma karania siebie, ale ja uważałam też, że to jest właśnie super, że ja się uświęcam w ten sposób. Poza tym jeszcze
jadłam zimne jedzenie. To jest ta sama analogia, czyli to była forma autoagresji, czy jakieś tam karania siebie, ale ja uważałam to za takie poświęcenie i za to, że właśnie jestem dobra i że jakby pokutuję za moje grzechy. I najgorszym rzeczą, którym walczy do dziś dzień, były głodówki. Ja uważam, że w piątek zazwyczaj się głodziłam i nie jadłam nic, bo piątek to post. I ja wtedy prawdopodobnie zaczęły się moje zaburzenia odżywiania, z którymi borykam się do dziś i dopiero teraz podejmuję się tej diagnozy i w ogóle próby wyjścia z tego problemu. Ale Kościół tak pomógł mi w tym, żeby właśnie się w tym zagłębić. W całym tym fanatyzmie. I z tym zdrowiem psychicznym wiąże się też to, że ja modliłam się między innymi o to, żeby uzdrowić mnie z orientacji. Bo ja wiedziałam, że nie jestem heteroseksualną osobą i ja modliłam się do Boga, żeby mnie uleczył i wyzdrowił i jakby wyczyścił mnie z tego grzechu. Więc cała ta sytuacja pokazuje prostą rzecz. Ja, młoda osoba, miałam wtedy 14-15 lat, codziennie się karam, stosuję różne formy autoagresji, stosuję różne jakieś tam sposoby na udręczanie się. Jednocześnie codziennie uważam się za nieczystą, niegodną, złą, taką, którą trzeba naprawić. A tak naprawdę to właśnie wiara i fanatyzm mnie zepsuło, bo to wszystko, co się działo, to było chore i nie powinno mieć miejsca. Najgorsze było to, że kiedy doszło do tego załamania u mnie, bo tu nie było opcji, żeby to się utrzymało. I ja potrzebowałam pomocy psychiatry. To zamiast psychiatry zaproszono do mnie psychologa księdza. Ja nawet nie wiem, czy ten ksiądz był psychologiem. Obawiam się, że nie. Miałam z nim rozmowę w samochodzie pod kościołem. To nie. Ja wtedy potrzebowałam psychiatry, terapii, najprawdopodobniej zupełnie innego rodzaju pomocy. Ale Kościół utwierdzał mnie w przekonaniu, że moje zachowanie jest dobre. Aprobowali mi to, co wszystko, co robiłam. I tym samym zachęcali jakby innych moim przykładem, że ja się właśnie jestem przykładem tej świętości, że idę drogą świętych, a tak naprawdę robię sobie krzywdę. I nikomu nie przyszło przez myśl, że coś jest nie tak. Tylko wszyscy wręcz przeciwnie. Super, właśnie tak. I jeszcze jest taka kategoria inne, gdzie nie wiedziałam, gdzie to wrzucić. To jest tak. Ja pomagałam ponad swoje siły. Oddawałam jedzenie, pieniądze. Mimo, że sama nie miałam, to i tak czułam, że muszę dać. Nawet jeśli ja nie będę mieć, bo muszę. Bo na tym polega świętość, na tym polega bycie męczennikiem, że jakby poświęcam siebie kosztem innych. I pomaganie jest super, ale w jakichś granicach. Przypominam, że ja byłam niepełnoletnia, nie pracowałam. No i tak naprawdę to fanatyzm odebrał mi radość życia w każdej dziedzinie. Bo ja nie miałam czasu wolnego, miałam szereg zaburzeń i ja w sumie żyłam rytuałem i kościołem, co potwierdza, że ja też poza tym całym chodzeniem do kościoła, modlitwami i tym wszystkim, chodziłam jeszcze pomagać na plebanie. Czyli ja poza tym jeszcze w wolnym czasie i tak robiłam coś na rzecz kościoła. I tam jakieś, wiecie, nakrywanie do stołu, sprzątanie, bla bla bla. To też zawsze robiłam. I w sumie, co tak z ostatnich, najdziwniejszych rzeczy, to była taka dziwna relacja z księdzem. Od razu mówię, nie pedofilia. Ja byłam już w wieku dojrzewania i to nie była relacja seksualna. Ale mam wrażenie, że ten ksiądz miał niezdrową relację ze mną, bo był co najmniej 2 razy starszy ode mnie, a stosował na mnie różne mechanizmy takiego szantażu emocjonalnego, może troszkę manipulacji. No i spędzałam z nim za dużo czasu, miałam z nim zbyt bliską relację. Niektórzy mi mówili wręcz, że on ma obsesję na moim punkcie i trochę jak teraz na to patrzę, to tak mogło być. Więc to było bardzo toksyczne, bo on wprawiał mnie w poczucie winy, że ja mu coś powiedziałam nie tak, nie zgodziłam się na coś, co on mi chciał jakby zaproponować, nie seksualnie podkreślam, ale na jakieś spotkanie, zrobienie czegoś do szkoły, czy tam do jakichś grup religijnych. Więc wprawiał mnie w poczucie winy, znał wszystkie moje sekrety,
wszyscy mówili, że jesteśmy parą, a on z tego żartował, kiedy prosiłam go, żeby pomógł, bo mnie to przeszkadza i męczy mnie to, to wiecie, śmiał się, że jesteśmy parą roku i że to będzie fantastyczny pomysł, żeby robić sobie wspólne zdjęcie czy coś. Więc jak na to patrzę jako dorosła osoba, to nie była zdrowa relacja. Z 14-15-latką? Serio? Więc tak. Tak mniej więcej wyglądał mój fanatyzm w życiu codziennym. Więc serio, w moim życiu nie było ani sekundy bez kościoła, bez fanatyzmu, bez tego dążenia do jakiegoś dziwnego ideału świętego. I cóż, obecnie czekam na decyzję o apostazji, najprawdopodobniej pozytywną. I mogę tylko powiedzieć, że uważajcie na siebie, serio. Bo nie każdy wierzący jest fanatykiem, ale każdy fanatyk jest wierzącym. I przypominam, że ten film nie ma być atakiem na Kościół katolicki. Ma być przestrogą, bo bardzo łatwo zatracić się w tym, gdzie jest fanatyzm. Czyli gdzie jest właśnie wiara, a gdzie już fanatyzm. Bo ja też myślałam, że wierzę. Ja też myślałam, że jestem przeciętnym katolikiem. Nie byłam. I dzisiaj to wiem. Dzisiaj jestem w ogóle po przeciwnej stronie. Dzisiaj odcinam się od kościoła. A skutki fanatyzmu leczę do dziś dzień. I tak naprawdę nikt nigdy nie przeprosił, nikt nigdy nie zaoferował mi pomocy. Po prostu Kościół zamilkł na punkcie tego, co się działo. Tak więc dzięki, po tej długiej przerwie fajnie było do Was pogadać. To będzie wszystko. Ja zachęcam jeszcze raz do tego poprzedniego filmu, który gdzieś tu będzie. Piszcie w komentarzach, co myślicie o filmie, czy macie jakieś pytania, coś, co mogę powiedzieć Wam na ten temat, może na inny. Subskrybujcie, zostawiajcie reakcje, bo to jest mega motywujące dla mnie. I mam nadzieję, że będziemy widzieć się częściej. No, to do następnego.